drodzy w Chrystusie Panu, bracia i siostry, droga młodzieży. Jest to msza święta przewidziana szczególnie dla ludzi młodych, dlatego dorosłych poproszę o wyrozumiałość. Ale myślę, że i dorośli też chętnie posłuchają, co chciałbym powiedzieć dzisiaj na rozpoczęcie tych rekolekcji do ludzi młodych. Młodość ma swoje prawa. My często, jako ludzie dorośli, narzekamy na młodzież. Jaka ta współczesna młodzież jest dziwna. Otóż, moi drodzy, Jan Kochanowski w jednym ze swoich utworów również narzekał na jemu współczesną młodzież i dał sobie odpowiedź. Młodzież zawsze jest taka sama. Myśmy byli tacy sami. Tylko mieliśmy troszkę inne warunki i robiliśmy też różne numery, ale troszeczkę inaczej. Dlatego miejmy wyrozumiałość. A więc, drodzy młodzi przyjaciele, już taki jestem i inny nie będę. Jakim żeście mnie wychowali, takim mnie macie. Nic mi się nie wiedzie. Nie mam szczęścia w życiu jak ten czy tamten. Nie urodziłem się pod szczęśliwą gwiazdą. Nie mam warunków, środków i tak dalej. Takie i inne zdania słychać bardzo często z ust młodych ludzi. Zniechęcasz się, opuszczasz skrzydła i stajesz się takim małym człowiekiem, przeciętniakiem w szkole, w wykonywanej pracy, ale i w życiu duchowym. Nie powiodło ci się raz czy drugi, więc wijasz żagle i brak ci zapału. W Galerii Sztuk Pięknych w Paryżu jest posąg wykonany przez rzeźbiarza, który był ubogim człowiekiem i mieszkał na strychu. Gdy jego model z gliny był prawie gotowy, straszny mróz nawiedził miasto. I rzeźbiarz wiedział, że jeżeli woda, którą użył do wyrobu, do wyrobienia tej gliny, zamarznie, cała jego praca pójdzie na marne. Posąg zostanie uszkodzony. Wziął więc pościel z łóżka i okrył posąg. Ale rano znaleziono go martwego. Lecz całe dzieło jego ocalało i inne ręce nadały mu kształt w marmurze. Niczym byłby Aleksander Wielki, Cezar, Napoleon, gdyby nie posiadali zapału, którym zarażali swoich żołnierzy. Zapał Napoleona sprawił, że w 2 tygodnie przeszedł Alpy i odniósł 6 zwycięstw. Niczym byłby Michał Anioł, który przez 12 lat studiował anatomię i sam własnymi rękami wykonywał narzędzia, pędzle, dłuta, pilniki, przygotowywał farby. Niczym byłby Beethoven, Bach, Mozart, Rafael, Lincoln czy Newton i tysiące innych artystów i wynalazców, mężów stanu czy nawet sportowców, gdyby się do dzieła nie zabierali z zapałem. Na pewno widzieliście film pod tytułem Krzysztof Kolumb. Przypomnijcie sobie, czy odkryłby on nowy ląd, gdyby zniechęcił się trudnościami i intrygami na dworze hiszpańskim, czy choćby nawet buntem własnej załogi. Ale zapał nie opuścił go ani na chwilę. Zapał również wykuł posąg Memnona,
wzniósł spiżowe bramy w Tebach, stworzył teleskopy Galileuszy, zapał, skłonił Wiktora Hugo do tego, aby zamknął w szafie swoje ubranie, bo nie chciał wychodzić z domu, gdy pisał swoje dzieło Notre Dame. Ten sam zapał natchnął do wielkich podróży i wypraw dla Chrystusa świętego Pawła. Do tego stopnia, że wszystko inne poczytywał sobie za głupstwo, jak mówił, byleby tylko pozyskał Chrystus. Wszystkie wielkie dzieła były wykonane wtedy, gdy ich twórcy byli upojeni namiętnością tworzenia, która im nie dawała spokoju, póki swojej myśli nie zamienili w czyn. Jak wielkich dzieł dokonałby każdy człowiek, i to w każdej dziedzinie, gdyby tylko znał tę swoją wewnętrzną siłę i nią się kierował. Bo zapał jest tym tajemniczym duchem, to jakby wiatr wewnętrzny, ten od środka, który roznieca tlące się iskry i wznieca nieustanny ogień, który popycha człowieka do działania. Bo w głębi duszy każdego człowieka tkwi bohaterstwo. I sam jako młody człowiek na pewno przekonałeś się o sile zapału, bo gdy polubiłeś jakiś przedmiot, to naprawdę zupełnie inaczej się go uczy. Gdy zobaczyłeś, czy usłyszałeś o różnych odkryciach, czy zwycięstwach, i ciebie ogarniał zapał, by im dorównać. Lecz co było potem? Zapał szybko minął i zapomniałeś, że zapał jest przywilejem młodości. Na pewno wszyscy znamy Odę do młodości Adama Mickiewicza. Bez serc, bez ducha, to szkieletów lud. Młodości podaj mi skrzydła, niech nad martwym zlecę światem, w rajską dziedzinę ułudy, kędy zapał tworzy cud. Masz i ty ten ogień, bo to przywilej młodości. Masz, tylko zapominasz o nim, a może nie potrafisz go wyzwolić, zrozumieć, a może władowujesz go w niewłaściwy sposób. Niejednokrotnie najpiękniejsze dzieła dokonywane były w młodości. Legendarny Herkules dokonał 12 prac w młodości. Aleksander Wielki był młodzieńcem, kiedy odpierał azjatyckie hordy. Napoleon podbił Włochy, mając 25 lat. Byron i Rafael umarli w 37 roku życia. Newton dokonał kilku najważniejszych odkryć przed ukończeniem 25 lat. Victor Hugo napisał tragedię, gdy miał 15 lat. A najwięksi sportowcy, zwycięzcy olimpiad, konkursów, piosenek, to przecież wasi rówieśnicy, a święci. I ktoś z was może mi powie, to geniusze, to ludzie uprzywilejowani od dzieciństwa. Ale ja się z tym nie zgodzę. Napotykali oni na wielkie przeszkody, lecz trudności były dla nich bodźcem i zachętą. Historia i ta najnowsza zna tysiące wypadków silnej woli i zapału, pomimo trudności. Wspomnę tylko kilka przykładów. Pamiętamy wszyscy spotkania z młodzieżą naszego rodaka, świętego Jana Pawła II.
U jego stóp zawsze siedział chłopak, który nie miał rąk i grał na gitarze nogami. Helena Keller, urodzona w Ameryce pod koniec XIX wieku, jako niemowlę straciła słuch i wzrok. Jednak mimo tego uzyskała doktorat i ogłosiła drukiem kilka prac naukowych. Szwedzki dziennikarz Tillander, chociaż stracił wzrok w 7 roku życia i miał porażenie rąk, dzięki swej energii nauczył się 6 języków. Przez wiele lat pisał książki w języku Esperanto dla niewidomych z całego świata. Piotr Mathieu, stolarz z Zabłonu, nie posiada rąk, ale wszystkie prace stolarskie wykonuje palcami nóg. Jego specjalnością są szczególnie misternie rzeźbione krzesła i stoły. I można powiedzieć, że pracą swoich nóg zarabia na utrzymanie swojej rodziny. I takich ludzi można znaleźć w każdej dziedzinie wiedzy, w każdym zawodzie, ale i w życiu duchowym. Świętość i doskonałość to przeważnie udział tych, którzy napotkali na olbrzymie trudności pod tym względem. Prawdziwego zapału się nie ukryje. On się objawia w słowach, czynach, ruchach i w całej postawie. On promieniuje i zaraża innych. Więc ducha nie gaści. Smutek, zniechęcenie i małoduszność to grabarze zapału, charakteru i świętości. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem. Tak poucza nas święty Paweł, bo jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Dlatego każdy z nas powinien sobie często powtarzać: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Pokonuj więc trudności. Nie zniechęcaj się do niepowodzeń. Czytaj to, co piękne, co może podnieść na duch, dodać otuchy. Powtarzaj sobie postanowienia, pragnienia, dobre życzenia. Bierz także przykład sobie. A przekonasz się wcześniej czy później, że zapał tworzy cuda, że młodość życia jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały, i że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Amen.